Rancho to serial, który do dziś kocha miliony Polaków. Historia mieszkańców wsi Wilkowyje, którzy przeżywają wiele zabawnych, ale czasem też słodko-gorzkich historii. I właśnie na tych gorzkich historiach chciałem się dzisiaj skupić. W pierwszym filmie, pod tytułem Smutna prawda o serialu Miodowe lata, przedstawiałem wam te bardziej przykre i mroczne wątki, jeśli chodzi o sitcom Miodowe lata. A teraz pora na Rancho, które choć kojarzy nam się z zabawą i komedią, to, co działo się wokół tej produkcji, nie zawsze takie było. Nie zawsze było piękne i zabawne. Violetta to z pewnością jedna z bardziej charakterystycznych postaci Rancho. Dziewczyna, której ciągle jest gorąco i potrafi uwieść niemal każdego mężczyznę. Kto by się spodziewał, że scenarzyści połączą właśnie Violettę z niezdarnym, choć sympatycznym policjantem. W serialu ich miłość jest przedstawiona w namiętny, wspaniały sposób. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Aktorka Magdalena Waligórska, która gra w serialu Violettę, i policjant, którego gra aktor Arkadiusz Nader, prywatnie mają się nienawidzić. Na planie serialu normą mają już być kłótnie między tymi aktorami, jednak chyba nikt nie spodziewał się tego. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy przed premierą spektaklu Smak Mamrota pani Waligórska miała stać na scenie i ekipa postanowiła zrobić jej żart. Technik wyświetlił na monitorze, który widziała tylko aktorka, film pornograficzny, co bardzo poruszyło kobietę, która zeszła ze sceny i spoliczkowała technika, a także obraziła m.in. Arkadiusza Nadera. O molestowanie oskarżyła jednego z nas, potem drugiego, by skończyć na mnie. Nie wiem, co ją tak oburzyło. Może miała jakieś doświadczenia w tej branży. Po jednym ze spektakli pani Magdalena miała obrazić i poszarpać pana Arkadiusza. Do tego wszystkiego miał dołączyć partner pani Waligórskiej, który uderzył pana Nadera. Warto jednak wspomnieć, że wiele źródeł podaje słowa świadków zdarzenia, którzy twierdzą, że to Nader pierwszy obraził panią Waligórską, nazywając ją wulgaryzmem na literę K. I dlatego powstała cała ta przykra sytuacja. Warto wspomnieć, że na miejsce bójki została wezwana policja, ale nikt z uczestników nie chciał złożyć żadnej skargi. Dopiero na drugi dzień pan Arkadiusz postanowił zgłosić sprawę na policję. Pani Waligórska natomiast oskarżyła pana Arkadiusza o molestowanie i nękanie. Ostatecznie jednak prokuratura umorzyła obydwie sprawy i tak naprawdę nie wiemy, kto ma rację w tym konflikcie i jaka jest prawda. Serial Rancho ma już trochę lat, a aktorzy, którzy w nim grali, często nie byli już najmłodsi. Także oczywistą sprawą jest, że w miarę upływu czasu artyści będą odchodzić. Umarł już m.in. Paweł Królikowski, który w Rancho grał Kusego, czyli malarza i męża Lucy. Paweł Królikowski zmarł w wieku 58 lat. Zaczynał w filmie Dzień Kolibra z 1984 roku, gdzie grał chuligana. Potem pojawił się m.in. w filmie Ludożerca, Wszyscy jesteśmy Chrystusami czy Pitbull. Grał też w serialach takich jak Instynkt, M jak Miłość czy Na dobre i na złe. Rodzina i przyjaciele nie wspominają go jednak jako gwiazdy, ale empatycznego i życzliwego człowieka, który nigdy się nie wywyższał. Drugą osobą aktorsko związaną z Rancho, która niestety już odeszła, jest Jeff Butter, który w serialu wciela się w postać Jerego, który to zawiózł Lucy do Wilkowej, gdzie rozpoczyna się cała historia. Postać Jerego pojawiła się jeszcze kilka razy w serialu. Pan Jeff głównie jednak nie był aktorem, a raczej kanadyjskim tłumaczem i dziennikarzem. Wystąpił też w amerykańskim filmie Dziewczyna z marzeniami. Zmarł nagle, w wieku zaledwie 42 lat. Mało kto wie, że Paweł Królikowski swojego czasu chciał odebrać sobie życie. Wtedy nie miał żadnej pracy i męczył się z problemami ze zdrowiem, przez które połowa jego twarzy była sparaliżowana. Co najgorsze, antybiotyki nie działały. To właśnie wtedy Paweł Królikowski stwierdził, że jest tak źle, że chyba ze sobą skończy. Aktor szczerze wyznał, nie żartuję, naprawdę chciałem się zabić.
Jego fani do tej pory nie mogą uwierzyć, że ten wspaniały, życzliwy człowiek chciał ze sobą skończyć. W 2019 roku internet obiegła kontrowersyjna informacja, iż w nowym sezonie Rancho zabraknie Cezarego Żaka, który, przypomnijmy, gra dwie postacie, czyli księdza i wójta. Podano kwoty, za które miał grać Żak, czyli 400 tysięcy za sezon serialu, a 200 tysięcy za film pełnometrażowy. Co więcej, rzekomo Żak miał zażądać za kolejny sezon aż 500 000 złotych, co znaczyłoby, że jeżeli nie otrzyma takiej sumy, to albo nie wystąpi w nowym sezonie Rancho, albo przez jego żądania nowe Rancho zwyczajnie nie powstanie. Ta informacja spotkała się ze sporym rozgłosem w sieci i część internautów dość mocno zaatakowała aktora, nazywając go pazernym lub celebrytą, któremu w głowie się przewraca. W końcu Żak postanowił zareagować na te plotki i wydał oświadczenie, w którym zdementował takie doniesienia, dodając przy okazji, że takich pieniędzy, jak podane w artykułach, po prostu się nie zarabia. Przy okazji obrażenia aktorów warto wspomnieć, że drugą osobą, która jest związana z Rancho i również doczekała się wielu wyzwisk na swój temat, jest właśnie żona Cezarego Żaka, czyli Katarzyna Żak, która w serialu Rancho wciela się w postać celojukowej. Zanim wystąpiła w Rancho, pani Katarzyna grała w Miodowych Latach, gdzie była miejscami bardzo hejtowana. Ludzie zarzucali jej, że w porównaniu z poprzednią aktorką, wcielającą się w Alinę, wypada wyjątkowo słabo. Pisano, że ma głos jak łobochłop, jest sztuczna i nie ma żadnego talentu komediowego. Dopiero gdy wystąpiła w Rancho, zyskała więcej pozytywnych opinii. Jednak i tak wiele osób zarzucało jej dalej, że jest słabą aktorką. Jeden z komentarzy brzmiał nawet: żadna sztuka wiśniarę zagrać. Rancho – Zemsta Wiedźm to tytuł filmu pełnometrażowego, który miał być kontynuacją Rancho. Na temat tej produkcji wypowiedziało się wiele osób, na przykład Ilona Ostrowska, czyli serialowa Lucy, która wyznała, że czytała ten scenariusz do nowego filmu i jej zdaniem jest to najlepsza historia i najlepszy scenariusz Rancho, jaki czytała, pełny przygód i powrót do takiego Rancho, jakie było na początku. O nowym filmie wypowiedziała się także pani Grażyna Zielińska, która w serialu gra Wiedźmę Zielarkę. Według jej słów, oprócz filmu, mieliśmy dostać też 6-odcinkowy serial z możliwością kontynuacji. Zarówno pani Zielińska, jak i pani Dorota Chotecka, wcielająca się w serialu panią Więcławską, twierdziły, że powstanie filmu to tylko kwestia pieniędzy i dofinansowań, ale szansa na powstanie jest i one obydwie chętnie wezmą w tym udział. Te wszystkie wypowiedzi dotyczą jednak czasu przed śmiercią Pawła Królikowskiego, a te po jego śmierci nie napawają raczej entuzjazmem. Reżyser Rancho Wojciech Adamczyk wyznał, że odejście pana Królikowskiego sprawiło, że ten projekt przestał być aktualny i jeśli powstanie Rancho, to będzie to coś zupełnie nowego. Czyli już wiemy, że projekt Rancho – Zemsta Wiedźm najpewniej nie powstanie już nigdy. Smutna prawda o serialu Miodowe Lata. Fani nie mogą w to uwierzyć. Link do filmu na ten temat w opisie.